O, znam ten kluczyk. No dobra, Joseph mówił, że od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło, czyli od Ferrari F12 Berlinetta. Proszę bardzo. Cieszę, że zaczęliśmy od tego samochodu, od Ferrari F12 Berlinetta, samochodu, który nie jest wcale najnowszy konstrukcyjnie, samochodu, który bez wątpienia jest przyszłym? Nie, on już jest klasykiem motoryzacji. F12 Berlinetta. Następca legendarnego 599. No wiecie, mam słabość do 599 i nic tego nie zmieni, więc nie będę obiektywny. Więc uważam, że poza 599 F12 Berlinetta jest najpiękniejszym Ferrari w historii. Uwielbiam Ferrari z 12-cylindrowym silnikiem z przodu. Tak naprawdę to nie jest do końca tak, że to jest silnik z przodu, tylko oni to określają jako middle front engine, czyli ten silnik jest maksymalnie cofnięty jednak do środka, ale do tego stopnia są te samochody wyważone, że 53% nacisku jest na tył, a 47% na przód. Może nie są na torze tak szybkie, jak 458, jak Tributo, jak parę innych tych najbardziej topowych modeli, ale to takie Ferrari, do którego wchodzisz i przenosisz się do zupełnie innej rzeczywistości. Nie zrozumcie mnie źle. To jest niesamowicie szybkie auto. Przyspieszenie do 100 km na godzinę zajmuje 3,1 sekundy, a prędkość maksymalna dochodzi do 350 km na godzinę.